Miasto Kraków już informuje, że od piątku 11 marca musimy wstrzymać wydawanie pakietów pomocowych dla uchodźców. Nazywam się Patryk Spaliński, jestem działaczem społecznym. Działam tutaj na terenie Dolnego Śląska, głównie w Lubinie oraz w Legnicy, a odkąd kiedy jestem studentem również we Wrocławiu. Wczoraj napisałem tweeta, ponieważ powiem szczerze, nie wytrzymałem i w mocnych słowach wytłumaczyłem naszym rządzącym, również na szczeblu i samorządowym i krajowym, że my jako wolontariusze na dworcu, ale również w innych sektorach, gdzie pomagamy uchodźcom z Ukrainy, po prostu nie dajemy rady, ponieważ tego wsparcia po prostu nie otrzymujemy od samorządu, ani od państwa. Dlatego ten mój wpis był takim apelem i cieszę się, że dostał taką szeroką owację i również takie zasięgi, ponieważ mam nadzieję, że ten głos dotrze do premiera, dotrze do wojewody dolnośląskiego, ale również nie tylko i dotrze do samorządów w Polsce, które ewidentnie sobie w tej sytuacji nie radzą i nie wiedzą, co zrobić. Ja mam takie po prostu życzenie, żebyśmy to my pomagali miastu tą sytuację ogarnąć, a nie to miasto pomagało nam. To tak nie powinno wyglądać. A co się teraz dzieje na dworcu? Bo rozumiem, że ty tam jesteś dziennie, tak? Staram się jak tylko mogę, ponieważ również jestem wolontariuszem przy Uniwersytecie Wrocławskim. Tam pomagamy studentom, którzy przyjechali z Ukrainy i chcą studiować na naszym uniwersytecie. Byłem tam ostatni raz 2 dni temu, około północy. I te zdjęcia, które widzieliśmy w mediach społecznościowych, widziałem na własne oczy i były po prostu przerażające, ponieważ ludzie zaczynają na dworcu we Wrocławiu po prostu spać. I to nie w warunkach, jakie przystało na XXI wiek, tylko duża część osób spała po prostu na kartonach, które były położone na ziemi. I ta sytuacja będzie się, myślę, pogarszać, ponieważ jestem również w kontakcie z innymi osobami, które na przykład działają w Warszawie czy w Lublinie. I one mówią to samo, że osób coraz więcej napływa, a my nie jesteśmy sobie już w tym sami w stanie poradzić. Jaka jest pomoc miasta? Samorząd wrocławski przede wszystkim prowadzi jakąś dziwną wojnę z wojewodą i wojewoda z samorządem. Nie rozumiem tych przepychanek medialnych, które teraz widziałem, jeśli chodzi o komentarze, ponieważ pan Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, zadeklarował, że przygotuje od kilku do kilkunastu tysięcy miejsc noclegowych dla Ukraińców i to jeszcze powiedział przed wojną i w trakcie tej wojny. Natomiast teraz słyszymy od wojewody, że zaproponował jedynie 1000, a od miasta jedynie słyszymy, że to wojewoda nie jest w stanie tej sytuacji zaradzić i że to głównym problemem jest brak wsparcia od rządu, a ja uważam, że obydwie strony są odpowiedzialne za to i powinniśmy, tak jak na początku byliśmy świadkami tego, że potrafiliśmy się zjednoczyć, to zjednoczenie zaczyna teraz wyparowywać niestety i tego zjednoczenia jak najbardziej nam brakuje i też nie rozumiem kompletnie tego, dlaczego miasto, ale również nie są prowadzone żadne programy rządowe, jeśli chodzi o udostępnianie pustostanów dla uchodźców z Ukrainy. To jest kwestia, którą można było już dawno temu załatwić. Wiedzieliśmy o tym od listopada, że taka agresja Rosji na Ukrainę może się wydarzyć, a nie zostało w tym temacie kompletnie nic zrobione. Działamy po prostu po amacku i to jest taka stara strategia państwa polskiego od 30 lat, że zrzucamy odpowiedzialność na obywateli, a najwyżej coś im dopomożemy. Tak nie powinno wyglądać. To są obowiązki samorządów, to są obowiązki rządzących. My możemy im w tym pomóc i do tej pory pomagaliśmy, albo po prostu zaczynamy nie dawać rady. A brakuje tam jedzenia? Brakuje czegoś w ogóle teraz aktualnie? Powiem tak, ja jestem bardzo dumny z Polaków, ponieważ jeśli chodzi o takie kwestie jak artykuły żywnościowe, to kompletnie tego nie brakuje. Tutaj naprawdę zdaliśmy egzamin jako społeczeństwo. Również teraz nie ma problemu, jeśli chodzi o ciuchy, nie ma problemu, jeśli chodzi o jedzenie. Głównym problemem jest brak czystej bielizny i to również apeluję o to, że jeśli chcecie państwo wspomóc, to właśnie polecam zgłosić się do lokalnych centrów, gdzie państwo mieszkacie, czy właśnie nie potrzeba bielizny. No i również jeśli chodzi o miejsce do spania, zbieramy również materace, karimaty, ponieważ te nasze możliwości przyjmowania uchodźców do domu zaczynają się po prostu kończyć i musimy na razie działać w warunkach polowych. Tak, miasto Kraków już informuje, że od piątku 11 marca musimy wstrzymać wydawanie pakietów pomocowych dla uchodźców.
to ogólnie nie wiesz, jak wygląda ta sytuacja aktualnie, bo mówisz, że niczego nie brakuje, ale jak jest coraz mniej tej pomocy, no to za chwilę może zacząć brakować też nawet tego jedzenia. Ja powiem szczerze, że ja tutaj się głównie kręcę na Dolnym Śląsku i tutaj tej pomocy nie brakuje. I również na grupach pomocowych, które skrzyknęły się na Facebooku, również tej pomocy nie potrzebują na razie, przynajmniej u nas. I powiem szczerze, że pierwszy raz od pana słyszę, że w Krakowie coś tak jest takiego. Jeśli rzeczywiście ta pomoc w niektórych miejscach, jeśli chodzi o żywność, będzie się zmniejszała, to tym większa jest odpowiedzialność naszych rządzących, żeby coś w tym temacie zaradzić, ponieważ patrząc na ceny życia, które rosną w Polsce, ja się wcale ludziom nie dziwię, że my też mamy swoje możliwości finansowe i organizacyjne jako Dolny Ruch Obywatelski. Powiem szczerze, że mnie pan zasmucił tym, że w Krakowie jest jak jest. Mam obawy też również, że za chwilę będziemy mieli tutaj kryzys jakiś humanitarny. Ja też mam takie obawy i ja też mam takie obawy w kontekście właśnie braku miejsca do spania, bo to nie jest normalna sytuacja, że na dworcu śpi tyle osób. To jest prosta droga do tego, żeby rozpoczęły się jakieś niepokoje społeczne ze strony Polaków i ta sytuacja jest w naszym interesie państwa, żeby ją rozwiązać. Tym bardziej, jeśli zaczyna w niektórych miejscach brakować jedzenia, bo najważniejsze, bez mieszkania przez parę dni można przeżyć, ale bez jedzenia niestety nie. Co się najbardziej poruszyło, jak działałeś w wolontariacie na dworcu w Wrocławiu? Poruszyły mnie przede wszystkim dzieci, ponieważ jest mnóstwo dzieci. Jest mnóstwo w różnym wieku. Często to są dzieci po 5-6 lat, tyle ile ma moja siostra i one są po prostu przerażone. Ja również, moja mama pracuje jako nauczycielka w Lubinie i przyjęła już jedną dziewczynkę do klasy i również moja mama mi opowiadała, że te dzieci są po prostu przerażone. Te widmo wojny cały czas nad nimi ciąży i to również jest odpowiedzialność naszego państwa, żeby pomóc w zakresie psychologicznym, również o tym się nie mówi. I to mnie najbardziej poruszyło. Natomiast poruszyła mnie również skala tego, jacy ci ludzie są nam po prostu wdzięczni, że nawet jeśli dostaną jakąś podstawową butelkę wody czy kanapkę, oni są po prostu wdzięczni, że mogą tutaj przyjechać, że mogą tutaj zacząć jakieś nowe życie, że jest tyle wsparcia ze strony społeczeństwa. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom i obywatelom, którzy się angażują w tym temacie, ponieważ po prostu bez nas ta sytuacja nie została w żaden sposób opanowana. I po prostu apelujemy, tak jak ja napisałem w swoim wpisie na Twitterze, my już nie prosimy, po prostu błagamy, żeby nas wysłuchano, żeby nam po prostu pomogło. Żebyśmy mieli po prostu pomoc ze strony państwa i ze strony samorządów. A o jaką pomoc chodzi? Głównie chodzi o pomoc organizacyjną, ponieważ my sił ludzkich nam nie brakuje, natomiast jeśli chodzi, my nie jesteśmy w stanie, w tym chaosie informacyjnym, który obecnie panuje, my nie jesteśmy w stanie pracować. Dostajemy sprzeczne zupełnie informacje, na przykład od wojewody dolnośląskiego, że naszym obowiązkiem już nie jest przyjmowanie uchodźców, jeśli chodzi o miejsce do spania i tutaj jest to sprawa urzędników i później widzimy, że ci ludzie zaczynają spać na dworcu. Z drugiej strony słyszymy od samorządu, że te miejsca już są przygotowane, że już jest wszystko w toku, że zaraz tych ludzi odbierzemy i przydzielimy do jakichś mieszkań czy odnowionych pustostanów, a nie jest to kompletnie nic robione, dlatego głównie chodzi nam o sprawy organizacyjne i logistyczne. My będziemy sobie w stanie poradzić, jeśli chodzi o przepływ tych osób, ale zakwaterowanie tych osób stoi głównie po stronie państwa i o to cały czas ja apeluję i również jak rozmawiałem z wieloma osobami, które są w wolontariacie, to również o to apeluję. Ja chciałbym powiedzieć, że jeszcze dodatkowo, że nie kłóćmy się. Ja oglądałem ostatnio debatę w Sejmie i ja powiem szczerze, że ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem kłótni. Nam teraz jest potrzebna jedność narodowa, a widzę, że odpowiedzialność za to ponosi i strona rządowa, i opozycja, która również nie zdaje egzaminu. To po stronie rządu stoi odpowiedzialność i moc decyzyjna, ale apeluję również do opozycji, aby w jakiś sposób przygotować jakiś kompleksowy plan i pomóc również rządowi i rząd, żeby tego wysłuchał. Nam teraz nie są kompletnie potrzebne spory. I apeluję również
do obywateli, do naszego społeczeństwa. Sytuacja jest trudna, sytuacja będzie trudna przez następne miesiące, miesiące na pewno ciężka, ale musimy się spiąć i to, czego my nie otrzymaliśmy, patrząc na naszą historię od innych państw, kiedy walczyliśmy o swoją niepodległość, my musimy teraz to okazać. Musimy pokazać, że jesteśmy ponad to i że potrafimy wyciągnąć wnioski z historii i po prostu zachować się jak ludzie wobec drugiego człowieka. Dobra, to dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie.